Wspomnienia z chaty wędrowca. Oto życzliwa parada. Wakacje? Tylko w Bieszczadach. Dlaczego? Bo z każdej góry jest piękny widok na chmury. Nikt się nie zgubi, nie zginie, wędrując po Połoninie. Turyści? Życzliwość ludzka znana stąd aż do Pucka. A każda zmęczona owca wpada do chaty wędrowca. Od wejścia woła: cześć, przyszłam, by dobrze zjeść. Słyszano ponoć na Warmii, że w chacie dobrze się karmi. Plotka się niesie po plantach, w chacie smażą giganta. Choć wielki, to szybko znika, taki to los naleśnika. Niektórzy idą w zawody, licząc na placku jagody. Zliczono ich 206. Dużo, lecz da się zjeść. Tylko naleśnik w menu? Bzdura. Tydzień ma 7 dni i w chacie, to jasna sprawa, co dzień inna potrawa. Kapuśniak, baraninówka, pstrąg z pieca, frytki, surówka, pierogi, jakie tam chcecie. A kto na warzywnej diecie, zupa wegańska go wzywa. Jest jagnięcina, warzywa, wędrowcom sił doda zdrówka, pieczona w sosie karkówka. Powiecie, już nie dam rady wybrać się po tym w Bieszczady, lecz każdy bieszczadzki leń przywita nowy dzień. Tak już ma każda owca karmiona w chacie wędrowca.